Nie ma, nie będę ci się dokładał. A już ci takie fajne auto znalazłem, młody. Jak to? A ty takie rzeczy, to ci nie powiem, jakie ci znalazłem. I się nie dołożę też nic. Twój biologiczny ojciec. O kurde. Jakby to ci powiedzieć. No nie masz się jak nawet z nim skontaktować na obecną chwilę. A czemu? Jest w więzieniu. Co? Widzowie, no zastanawiam się skąd... Co? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wow! Jest pan cały? To skoro nas pan puszcza, to tak, proszę pana, chcieliśmy zgłosić sprawę zastraszania. Dostajemy SMS-y bardzo niepokojące. Tak, proszę to ktoś, zobaczyć, okay. Ktoś nas śledzi. Dobra, to zapraszam, pójdziemy do biura. Dobrze, wszystko. Widzowie, idziemy podpisać umowę. Pierwszy samochód, kurde. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Witam i o zdrówko pytam, jak u was? U mnie bardzo w porządku i nowy rok szkolny się zaczął, widzowie. Pierwszy raz przyszliście ze szkoły i oglądacie PŻ-ta. Mam nadzieję, że się nie pogubicie i generalnie będziecie z tą serią do samego końca. Jak chcesz i planujesz zostać do końca tego sezonu, niezależnie od szkoły, zostaw łapę w górę. Zobaczymy, ile takich osób chętnych do oglądania jest. Wiadomo, że czasem się nie będzie dało oglądać, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Pamiętajcie, żeby odrabiać lekcje i się dobrze uczyć, bo to jest podstawa. Ale, moi drodzy, no warto czasem wpaść na kanał i PŻ-cika obejrzeć. Dla tych wszystkich osób, które istnieje ryzyko, że się pogubią, to na Kaluczu będzie więcej kontentu GTA. Planuję na Kaluczu robić też skróty, takie obszerne skróty, więc jak na przykład się zgubisz, to będziesz miał skrót 10 odcinków w jednym, przez co będziesz mógł szybko nadrobić fabułkę. Widzowie, subskrybujcie kanał ten główny mój oczywiście i subskrybujcie mój poboczny kanał Kalucz, bo tam naprawdę będzie na jesień się dużo, dużo działo. Zapraszam do subskrypcji. A pod ostatnim odcinkiem, proszę państwa, tyle w górę zostawiliście. Bardzo dziękuję. Świetna liczba, jak widzicie, pasek levelu pyknął elegancko. A dzisiaj 3 skill pointy do rozdania. Wszystko to zobaczycie już za moment. Pewnie zastanawiacie się, jak ten Harry wygląda. Co tu się dzieje? Moi drodzy, Chris gdzieś wyszedł rano, a Harry postanowił, w sensie ja postanowiłem, pogrzebać trochę w szafie Chrisa, bo nie wziąłem sobie ciuchów na przebranie i wszystkie te ciuchy, które mam teraz, są jego. To jest koszulka jakaś z Diora, to pewnie zwarte grube siano. Wziąłem jego okulary, jak widzicie, te takie dripiarskie. Wziąłem jakiś złoty naszyjnik, sikora na rękę, bransoletkę. No widzowie, obładowałem się po prostu czym mogłem. Zobaczymy. Mnie, szczerze mówiąc, się nawet podoba to, jak jest ubrany w tym momencie Harry. Ma poczucie gość stylu, to nie jest jakiś taki miszmasz, aczkolwiek no gryzie w oczy ten złoty sikor i srebrna bransoletka, no to jest rzecz, której bym w realu nie ubrał nigdy. Moi drodzy państwo, czas dzisiaj ruszyć oczywiście do szkółki. Lecimy sobie do szkoły, no bo nie możemy aż tak zamulać. No to już jest, moi drodzy, przesada, żeby nie iść do szkoły po tak długiej przerwie. Pytanie, czy ktoś stąd się w ogóle wybiera do szkoły. Mam nadzieję, że tak. No i dzisiaj niesamowicie ważny dzień. Zdawanie prawka. Moi drodzy, ja się muszę ze szkoły urwać, żeby to prawko zdać. Będę musiał się zwolnić wcześniej ze szkoły, widzowie, żeby iść, bo o 12. No, ty, nie, bardzo wcześnie. Co to za ziomki? Czekam się znamy. Siemano. Siemano? Cześć. A, ciebie znam, a... What? Ja jest... To jest mój brat, Tom. Tak, Tom? Tak, Tom jestem, cześć. A ty, jak się nazywasz? Harry jestem, siemano. Cześć. Jesteście braćmi bliźniakami, czy co? Tak. Tak, dokładnie. Yo, niestety nice. Tak. Nie wiedziałem, że masz brata, wariacie. Nie chwaliłeś się. No jednak, nie chciałem się tym chwalić, bo strasznie mnie denerwuje i popukuje zawsze. Wiesz, ale nie mów tak nawet. Stary, to nieprawda. Mordo, nie tu jest niebezpiecznie. Nie wiem, czy ci już mówili. Czekaj, młodszy brat to ile jest młodszy? Za 2 minuty? No. No, tak myślę. 2,5 dokładniej. Nice. Dobra, chłopaki, lecicie do szkoły dzisiaj? No, musimy niestety iść. Dobra, a jest jakiś transport? Bo mnie Chris jak zwykle zostawił. No, bo on ostatnio gdzieś zniknął, nie wiem. No tam, zniknął. Nie no, pojechał, no słyszałem, jak się rano gdzieś wybierał, on tak ma. No dobra, może pogadamy tam Katsona, widzę, to zagadam, zapytam. Dobra, dobra. Słuchaj, ja mu wtedy mówię, nie jesteśmy na ty, nie chcę mi się z tobą rozmawiać, wiesz? Chamstwo. Cześć, obcinaczu synów, dzień dobry i siema Kaj. Siema. Ha, Katson, czaisz, nie? Odcinasz syna. Marek się trzyma, ale co to ja widzę tutaj, jakiś taki drip? Drip ocieka, człowieku. Kto ci doradzał Christian w tym geście, Dior, Christian Dior, no właśnie to są ciuchy Chrisa, bo nie wziąłem swoich na przebranie. No, ale to dużo no proste, lecę tak do szkoły, lecicie do szkoły w ogóle? No ty Katson nie, ale ty Kaj? Ja do szkoły nie chodzę, ale mogę cię pozwać, to nie? Bo miałem jechać. A, zapomniałem. No dobra, no to jakbyś mnie mógł rzucić, to super. No właśnie. Możemy Gryzellą moją, Gruzellą jechać, stary. Przewiezisz się, co, Kaj? No pewnie.
Dobra, to tam jeszcze chłopaki chcą do szkoły jechać, tylko nie wiedziałem, że to są bracia bliźniacy, co jest grane? Ty, Katson, widziałeś moją gruzelę już, tak? Widziałeś. A, widziałem. Planujesz jakiś remont tego? Przecież to musi w ogóle zostać. Wiesz, na co wpadłem? Może to po szkole byśmy zrobili. Co, jakbyś ogarnąłbyś spreje? Ja oczywiście za nie zapłacę. Ale byśmy może się pobawili i tą rdzę jakoś spróbowali tutaj sobie wypolerować, tak wiesz, klimatycznie z ziomalami, co? Co, talent chcesz przełożyć na samochód? No to sens. Może Chris wpadnie, nie wiem jak z tym Matim, wy się z Matim w ogóle widzieliście, chłop się zapadł pod ziemię. No spokojnie, jest zdrowy, niedługo wypadnie z pod ziemi. Taki a to ty wiesz, gdzie on jest? Prosił o dyskrecję, nie wiem, odbiło mu coś do głowy, jak przyjedzie to sam ci o tym powiem, on jest, wiesz... Mam przyzwolenie mu walnąć w ryj, jak tu się pojawi? Oczywiście, że tak, ja już to zrobiłem kilka razy. Widzowie, masakra, Mati przyjedzie, dostaje od razu. Kaj, to dobra, no to jak się tylko Mati pojawi, to mi napisz, proszę cię, Katson. Dobra, o której kończysz tą szkołę? No ja mam egzamin o 12, no to nie wiem. Dobra. Bym przyjechał po egzaminie pewnie, nie? Czekaj. Zapraszam na egzamin teoretyczny i praktyczny. Dzisiaj o 18? Proszę. Kurde, dzień. Dobry. Miałem o 12 mieć. Jaka kolejna próba, człowieku? Mam jedną. Czemu o 18? Przenieśli mi. Już myślałem, się zwolnić ze szkoły. Dobra, nieważne. Może instruktorów nie mają. Kaj, masz klucze. Gryzella stoi za blokiem. Możesz przyjechać tutaj nią. Chłopaki pojedziecie moją nową furą. No proszę. Kupiłem, dałem 70 tysięcy dolarów. Jest zobaczymy, to, co to za bestia. Jest to Bugatti Veyron. Dokładnie, zobaczymy. Z 2K20. Tak, jasne, proszę cię. No pa, odwracaj się obyt. Nie no, nie jest zła. Ty, bo my się nie pomieścimy chyba. Pomieścimy? Do bagażnika jakbyście weszli? Czy się Kai boisz tak jechać? Nie wiem. No dawaj, niech się zmieszczą. Dacie radę, bracia, do bagaża wejść? Dawaj. Wiemy, no. Kostka Rubika. W brzuchu mamy też tak. Siedzicie? Ja pierdzielę, Kaj, co ty gadasz? Widzę, co on gada. Z brzuchu mamy też tak siedzieli. Dobra, dojedziemy, spokojnie. Stary, ty jedź, ja muszę napisać jednego S-a, dobra? Muszę się skupić. Czekajcie, widzowie, co on mi napisał? Dzień dobry, miałem o 12 mieć. No właśnie, muszę się kurde dogadać z nim. Słuchajcie, ten prześladowca przestał do mnie pisać, na szczęście. Pozdrawiam z budowy, to była jego ostatnia wiadomość już sprzed kilku dni, więc może sobie wreszcie chłop dał spokój i na to liczę, ale pisaliście mi, że mam kontakt do Ewy, a dowiedziałem się od rodziców sporo. I chcecie, żebym napisał do Ewy Scott wiadomość. Napiszę. Napisałem tak. Dzień dobry, pani Ewo, tutaj Harry. Rozmawiałem z rodzicami o mojej przeszłości i wychodzi na to, że mój ojciec siedzi w więzieniu. Niezły z niego musiał być z wyrol, haha. Tak tylko chciałem dać znać. Miłego dnia, widzowie. Wiadomość do Ewy. Chcieliście, żebym taką wiadomość skonstruował, więc proszę bardzo. Zobaczymy, co się wydarzy. Idziemy przez centrum, piękne centrum Los Santos, proszę państwa. Naprawdę piękny humor gituwa. Mam nadzieję, że u was również, mimo tego, że zaczęła się szkoła. No jak się jedzie? No dobrze, kurde. Idzie, stary. Dobrze, nie jeździłem, nie? No dobrze, ale ci dobrze idzie, stary, plus samochód idzie, no daje radę, no to nie jest byle co, człowieku. Futo. Stary, to skąd ty to masz, powiedzmy? No, z legalnego źródła, od Clintonów. Stary! No. Lekcje się za 10 minut zaczynają, możesz jechać szybciej? To? No! Zielona strefa. Dawaj. O, świetnie. Szkoła, widzowie. Kim usunie się? Macie, dzięki Kai, w takim razie. Możesz odstawić tego gruza tam na miejsce potem? Odstawię. To przygotujcie go, to się potem pobawimy, co? Z tą polerą. Jak ciekawego to. Jak tam braciaki? Człowieku, czyś okay? Taką bombę gazową zapuścił, że oddychać nie potrafiłem. Dobra, Kai, w kontakcie jesteśmy. Dobra, widzowie, szybciutko, bo się zaraz lekcje zaczynają. Co to? Jest mój ulubiony woźny. A kogo moje oczy widzą? O, Harry, cześć, młody, cześć. Słuchaj, mam sprawę do ciebie. Ta? Chodź za mną, chodź do kanciapy, pójdziemy. No ale już, proszę pana, słyszy pan, dzwonek w tym momencie jest, no to może... Po lekcjach? Nie. Dobra, to się spóźnię najwyżej. Powiedzcie, no, że ja się spóźnię chwilkę. Chodź szybko, młody. Co jest, widzowie, no to szybko. Idziemy. Nie wziąłem sobie w ogóle nawet plecaka dzisiaj, ale z tego co widzę, nie musimy nosić plecaków, aż tylu tych rzeczy, widzowie, przyborów nie ma, nie? No. Generalnie to, słuchaj, gadałem z Dyrkiem, wiesz jaki jest dyrektor, nie? Tam jakaś flaszka, wiśniówka, co nie, wiesz, cytrynowa jakaś, wiesz, i wszystko powie, nie? I załatwiłem ci, że jutro wracasz do drużyny, kumasz? Jak oczywiście to? Wiesz. No normalnie wracasz do drużyny, powiedziałem, wszystko wycofałem na policji, wszystko wycofałem u Dyrka. Dyrko powiedział, że nic nie wie. Tak go napię, przepraszam, tak go upiłem, prawda, że w ogóle o wszystkim zapomniał, nie? Jaki to jest szef, widzę. Czyli wracam do drużyny, a coach wie, czy nie? No właśnie ja nie wiem sam, gdzie jest coach. Ale powinien wiedzieć już, dyrektor powiedział. Jezu, ja nie wiem, jak ja się panu odwdzięczę. No,
słuchaj, kurczę. Chodź tu bliżej. Chodź tu. Tak, to jest pana kanciapa w ogóle? Tak, moja. Dawaj sobie setę walniemy na lepszy dzień. Ale co setę? No, dwudeczkę. A to może ja nie. Nie, no weź, na lepszy dzień żubrówka z Polski. Bardzo dobra, z trawą żubra. Co ty na to? Wie pan co, no chyba nie bardzo. No nie, no, Harry, proszę no nie. Tak, proszę tak nie patrzeć na mnie, no. No Harry, no, no ze mną się nie napijesz. Proszę Harry. Pana, ja mam 16 lat. No a ja 43, co teraz? No nic, proszę pana, pan jeszcze ma całe życie przed sobą, tak pan... Pan również. To jestem na pan? Teraz już tak, jak się ze mną napijesz, to będziesz ser. Dosłownie Lord Harry. Nie, proszę pana, no nie ma opcji. No nie, no Harry, no ja nie każ mi się prosić. Sportowy świr jestem, proszę pana. Czekaj, kto... Ty gówniarzu mały! Wracaj tu! Podglądał nas! Wracaj tu mały gnoju! O, cholera widzowie. Nie no, woźny top. No i co, złapał go pan? Cholera, uciekł mi, szybki jest młody gówniarz. Ja z nim mam lekcję, to ja z nim porozmawiam. O, no i świetnie. Jak coś nic nie pamięta, jak coś to wiadomo. Seteczka, wiśnióweczka i o wszystkim zapomina. Tak, no będę... Pan jest dobry kompan, ale no... No nie... Na pewno? Na pewno. No dobra, ale jak coś zawsze pamiętać, że tu w tej kanciapie albo przed tam koszę trawę, nie? I w ogóle polubiłem cię, Harry, i chciałem ci coś powiedzieć, bo tak no. Z żoną zerwałem, nie? Znaczy, jak to? No rozwiedliśmy się 2 dni temu, jak wyszedłem ze szpitala. No i kurczę, postanowiłem zmienić swoje życie. Zmieniam swoje życie na lepsze. Co ma pan na myśli, mówiąc? Na lepsze zmieniam swoje życie, mam jakiś kryzys wieku średniego, chyba nie wiem. Planuję już kupowanie Lambo, operację plastyczną. Wszystkie środki żonie zabrałem i no, i jakoś to będzie, nie? Ale pan jest szef. Jakby pan chciał na przykład drip ciucha sobie kupić, takiego jak ja mam. To? No ciuszka takiego fajnego, markowego, to może pan dzwonić, to my z kolegami przyjedziemy, doradzimy. Ale wcisnę się, bo to ja tylko do 30 lat w tym kombinezonie chodzę. No ta, no to może pan się odmłodzić, no kiksika dobierzemy i wszystko. Oj, dobra. A jakieś buciki też będą? No to bo kiksy, widzisz, takie no mówię, kalosze mam teraz. No mówię, że kiksika, nie? Pan nie kuma takich słów młodzieżowych, co? No nie kumam, ale myślę, że jak się napiję teraz, to wszystko skumam lepiej niż ty, młody. No dobrze, to niech pan se tu działa, a jak będzie coś potrzeba, to proszę mi dawać znać, dobrze? Dobra, ja załatwię od Dyrka twój numer, więc luźno. Dobra, do widzenia. No miłego, trzymaj się, Harry. Dzięki. Uważaj na siebie. Jaki to jest w ogóle, widzowie? Przegoś, o, jest siostra. Siema, Harry. Cześć, uczysz się? Ucz. Na sprawdzian się spóźniłam. No to szybko! Kurde. Jest już po dzwonku, co? Z czego? Nie gadaj. Na piętrze wyżej? Nie, no kuj, on nie... Co? Co? Nie rozumiem cię. No praktyka jest. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Witam. Przepraszam za spóźnienie. Dzień dobry. Hej. Dobra, słuchajcie, obecności nie sprawdzam, bo wiem kto jest, widziałem na kamerach. Powiem wam tak. Pan mi da sobie usiąść chwilę. Dobra, drodzy uczniowie, bo sprawa jest taka, że już nie będzie tak późno. U mnie w roku szkolnym mamy co najmniej 2 sprawdziany do zaliczenia, tak? I jeżeli w ogóle nie zajdziecie jednego sprawdziany, no to przykro mi bardzo, ale czeka was kibel, zostajecie w klasie. Więc tak, zapowiadam wam na jutro kartkówkę. O Boże. Kartkówkę, sprawdzian, więc liczę na to. Czyli ten sprawdzian zaliczeniowy to jutro? Tak. O Boże. I liczę jutro na to, że się przygotujecie. O Boże, widzowie, ja i się powiem uczyć. Tak, sprawdzian będzie do poprawy, więc spokojnie, stresujcie się. Ale błagam, przyłóżcie się do tego, pokażcie, że to my jesteśmy najlepszą klasą i że to my pokażemy, jakie mamy wyniki tutaj. Panie profesorze. Ja lubię matmę w sumie. No, słucham. A ile będzie grup? Grup? To się jedna grupa będzie. Co ja będę na A i B dzielił? No, to dobrze. Siedzicie pojedynczo, no to raczej wątpię, żebyście jakieś... O, znaczy, a jakie wydawnictwo? Jakie wydawnictwo? Ja sam układam ten test. Dobrze. A co on tak pyta? Żadne ściągi nie zrobicie. Nie ma bata na mnie. Kurde. Zacznijcie się uczyć w końcu, bo to jesteście w szkole, nie? No dobra, no to już wam powiedziałem, już jesteśmy sprawdzianie, więc zaczynamy krótką powtóreczkę na jutrzejszy sprawdzian. Oh my god. Yes. Zacznijmy od wzoru do skróconego mnożenia. Nie. Dziękuję bardzo za lekcję. Liczę na to, że się przygotujecie. Siema, Jessie. Chodź, zmieniłaś kolor włosów? Co jest? Czy, ja? Czy fryzurę? Nie, fryzurę zmieniłam. Ładnie, dużo lepiej niż wcześniej. Ja ci się podoba. Podoba mi się, a jak ci się podoba mój outfit? To właśnie chciałam mówić, że jest mega fajny. Mówisz? Czyli ciuchy Krisa są fajniejsze od moich. To jest Dior? Tak, ale to jest... Diora ubrania? To jest, ta, no przecież to jest dripiarz największy, nie? Masakra. Nawet masz podobną do niego fryzurę. Ej, to nie wiem, czy dobrze, czy nie. Ty, mały! Nie nauczyli cię, że się nie podgląda, jak dwie osoby słuchaj, rozmawiają? Co? Ja mam dla ciebie interes. Interes? Jak interes? A nauczysz się na kartkówkę? Na kartkówkę? No nauczysz się, a co cię to interesi? Nauczysz się.
wiesz, ja mam pewne dojścia. Jakie dojścia? Gotowce mam. Słyszysz tego, Jessie? Co masz młody? Co? Słyszałeś buraka, robi swój sprawdzian i jedną grupę. No dobra. Słuchaj, jak ktoś tak się mogę odpalić? No dobra, ile? No, powiedzmy, dobra, 300, dla znajomych 270. Co? $300? No. No, kiedy ci mogę dać znać, Max? Aż w tym momencie. No jutro przed znaczy, kartkówką, czy nie? Dla ciebie i wcześniej tym lepiej, nie? Nie, no to rano ewentualnie jutro, przed lekcjami. Spoko. Co ty myślisz, Jessie? Wiesz, gdzie mnie szukać. Nie. A jaką masz mamy pewność, że nas nie oskamujesz? A skąd takie dobre ceny? Dobra, ale wiesz, że jak mnie oszukasz, to nie będziesz miał życia w tej szkole. I twoja mama ci nie pomoże. A wiesz, że ja znam jeszcze waszą jedną tajemnicę? Z woźnym? Nie. A jaką? Z twoim kolegą. Dobra, młody. Nie wiem, o co ci chodzi, o co mi chodzi. Nie wiem, jaki sekret. Oj, pożar, stary. Nie mogę teraz. Młody, chodź tu! Jaki pożar? Nie wiem, gada jakieś głupoty, nie przejmuj się. Pewnie chciał się zmyć po prostu, nie? Słuchaj, widzimy się dzisiaj po szkole? Powiem ci... Nie. O nie, nie czemu? Powiem ci, dentysta odzywa. O nie, a wiesz, że mi egzamin przenieśli na 18? Co oznacza, że mogłabyś wpaść w sumie. No dobra, mogę. O nie, mogę ten numer do mnie napisał znowu. Dzień dobry, miałem o 12 mieć. Czy to aktualne? To byśmy się wieczorem zobaczyli na ten egzam, co? Potrzebuję wsparcia. Mogę. O ile nie będzie mi jakoś mocno co boleć. No dobra, ale to zrób to dla mnie, będę bardzo wdzięczny. Dobra. Co teraz mamy za lekcję? To będę. No ważne, bardzo ważne. Co teraz mamy za lekcję? Dzwonek? Fizyka? O nie. Koleżanko. Odczep się. What? Widzowie? Koleżanko. Do mnie mówisz? Tak, do ciebie. Chcesz może Malborowska może łyka kolki? Nie. Co ty? Malborowska łyka kolki? Co? Czekaj. Malborowska. Chłopie, weź już się odczep ode mnie. Nie. Ona jest moja. Ile ty masz lat w ogóle? 4 lata młodszy od was, czyli 12, tak? Stary kroksy masz. To chcesz może wyjść na kawę dzisiaj, może? Na kawę? Przecież ta kofeina to byś 4 dni nie spał, jakbyś się napił, dzieciaku. Cicho! Daj mi ją podejść, mam to. Tabliczkę do mnie się uczysz? Poderwać, on chyba nie wie, nie wie. On nie wie. Może wyskoczymy na coś tam, no. Wiesz, co są te propozycje? Ohohoho! Ale poleciał! Co jest? Ty to jednak masz parę w łapie. What the heck, 102 metry jak nic. Stawaj, chłopie. Weź się odczuwać, człowieku. Nawet mi się nie chce, nawet mi się nie chce z tobą dyskutować, człowiek, jesteś taki, wiesz. Weź, ubrudziły ci się kroksy ruchowo, weź. Masakra. Dobra, szybko fizyka. Zlałbym cię. Odpuść sobie, odpuść. Przebrałbyś ten sweter, bo trochę czuć. A ja mam dwa swetry. A to i tak czuć. No na luzie bym go... Ale ładny jest. Odrzucisz mnie do Freedom Tower? Muszę jechać na trening. Pewnie. Super, siadam. Dzięki. Wizyta ma dopiero za półtorej godziny, więc... Okej, okay, dobra, słuchajcie. Pamiętaj o mojej propozycji. Dobra, widzowie, piszcie hashtag kujon i dajcie znać, czy kupować tego gotowca za taką kasę, bo może to być serio legitny gotowiec, raczej młody by nas nie oskamował, pewna ocena, czy spróbować swoich sił po prostu samemu. Dawajcie znać. Piszcie, co robić, na pewno będę się liczył z waszą opinią. Moi drodzy, wspomniałem o skill pointach. Pierwszy skill point, jaki dajemy, to konsekwencja i to jest bardzo ważne w kontekście tego, żeby Harry, widzowie, trenował konsekwentnie, robił rzeczy skrupulatnie i konsekwentnie w domu, pracował konsekwentnie, moi drodzy, żeby był ułożonym chłopakiem, a nie tak jak ostatnio, w ogóle na treningi nie chodził. Idziemy na trening, jeszcze nie mamy dostępu, bo dopiero od jutra będziemy przywróceni do drużyny koszykarskiej, tak się dowiedziałem, więc muszę zrobić trening solo, przygotuję się, no i w kolejnym odcinku już trening z drużyną, wreszcie, a tam niedługo kolejny mecz nam się zbliża, więc będzie się działo. Super, wielkie dzięki. To co, widzimy się później. No. Do zobaczenia. Dobra, widzimy. Szybciutko lecę sobie na trening. Dzisiaj siłowy. A ten, kurczę, wreszcie w NBA z drużyną. Już, moi drodzy, coming soon. Bo wreszcie mnie przywracają, tak jest. Dobrze, że to wszystko tak się skończyło. Matty Clinton chyba o tym jeszcze nie wie nawet. Widzowie, przyjechałem sobie komunikacją miejską, bo tak wyszło najtaniej. $665 na moim koncie, proszę państwa. Wracam do domu, bo tutaj kolejny skill point. A tam co? To jest ojciec? What?
Czyli czyli rozumiem, że paliwo wyleciało z rury wydechowej. Tak, wyleciało z rury wydechowej. Ja w dziurę wsadziłem i to nie pierwszy raz już. Dzień dobry, co tu się dzieje? Auto rozwalili! Kto rozwalił? No, nie wiem! Ktoś rozwalił samochód tutaj panu. O Jezu, tato! Pana? To jest mój tata. A, rozumiem, dobrze. Pozdrawiam! To nie ty tym kijem? Może to ty? Nie! Dobrze, proszę schować tą broń, bo pan komuś jeszcze krzywdę zaraz zrobi. Ja pierniczę. Tak, zrobię krzywdę tym, co mi rozwalili. Zniszczony samochód. Tym się zajmie policja. Ja mam do pana jeszcze kilka pytań. Dlaczego ten samochód jest... wygląda dosłownie, jakby ktoś po nim przejechał? Bo może ktoś przejechał, nie wiem. No dobrze, skoro pan nie wie... Panie, się silnik zjarał! Podpalili mi to. Ale jakoś... Nicze, to... To na pewno ubezpieczenie wszystko zapłaci. Nie musi się pan o tym martwić, tylko... No, przynajmniej tyle. Młody człowieku, nie przeszkadzaj nam, ojciec do ciebie zaraz przyjdzie. Ja też dobra, muszę kilka spraw z nim załatwić. Dobra, ale szok, jak ten samochód wygląda, masakra. No, też jestem zdziwiony, jakim cudem ten samochód może tak wyglądać. Wygląda, jakby ktoś po nim przejechał, jeszcze wycięli katalizator, wszystko wycięli z niego, naprawdę. Masakra. Jestem w szoku. Nigdy nie widziałem takiego zdarzenia. Tata poszedł po dokumenty jakieś, tak? Tak, tak. Dobra, dokładnie. Ja też się tam minę na klatce z nim. Dobrze, do widzenia, miłego dnia. No, pomóż. Do widzenia, panie władzo. Masakra! Co to się z tym autem podziało ojca? Przecież, no ale tak to jest, on przecież ma ten garaż, a tam stoi mój motocykl. W sensie motocykl Asza, którego garażujemy. A on zostawia samochód pod blokiem, przecież to jest, moi drodzy, dzielnica turbo turystyczna, jakby nie patrzeć. Nie dziwię się, że ktoś takie rzeczy zrobił, nie? Moi drodzy, jestem w mieszkaniu nie bez powodu. Minąłem się skurzonym ojcem na klatce, ale to dlatego, że przydzielam kolejnego skill pointa. Mamy 3 w tym momencie, moi drodzy, potrawy, ale już w kolejnym odcinku będzie tutaj cała masa potraw, ponieważ umiejętność gotowania dobrych rzeczy dostaje, moi drodzy, nie kto inny jak Harry. Dzisiaj sobie zrobimy kurczaka curry, żeby tak zrymować. W końcu też Harry jest fanem Stevena Curry'ego, więc dzisiaj kurczak, ryż z kurczakiem curry wjeżdża, widzowie. A gdzie składniki, pewnie się zastanawiacie? A w szafeczce rodziców. Pyk, sobie otwieramy szafkę, ala lodówkę, co my tu mamy? Pierś z kurczaka jest, biorę, moi drodzy, ryż biorę, curry biorę, no i kombinujemy. Możecie też pisać propozycje dań, jakie chcecie, żeby Harry robił, bo my to wszystko możemy sobie tutaj oczywiście dodać. Ryż z kurczakiem wjeżdża, dobrze. 10 sekund, dużo dłużej się tworzy, słyszycie jak skwierczy, pan montażysta dodał wam teraz efekt smażenia. Smażymy jedzenie, widzowie. Jak to wygląda? Ryż z kurczakiem. Mam 2? 2 porcje się normalnie dodały. No i pięknie. Szamamy. To jedną wsadzę do lodówki, bo bez sensu, żeby się zmarnowało. Jak zrobiłem, będę miał na później. A ja sobie zjadłem i mam full jeszcze, moi drodzy, zobaczcie, pragnienia mi wskoczyło. Takie posiłki to ja szanuję. Dobra, widzowie, skoro jeszcze tak, mam jedną robotę dzisiaj w tatuażu, skoro ten egzamin, no nie mam potwierdzone. Totalnie nie mam potwierdzone. Tak, aktualne. O, dobra. Napisał, że o 18 ten egzamin teoretyczny i praktyczny. To pod koniec dnia. Co jest? Wiem, że dawno nie pisałem do ciebie, mój przyjacielu, ale uczyłem się sprejować. Jak oceniasz? Czy to jest auto ojca? Nie no, widzowie, to jest przegięcie pały. Przegiąłeś. Kościół, ja pierniczę. Ej, jak jest jeszcze ten policjant, to ja pokazuję to od razu, widzowie. Kurde, tak słyszałem, że coś odjeżdża, pewnie stołowali samochód. To jest to jego graffiti. Tak, samochód jest wzięty. On mnie cały czas śledzi. Niesamowity gość. Siegiłeś gościu, mu napisałem. Jak nie cofniesz swojego zgłoszenia z komendy, to skończysz tak samo. Co ja mam zrobić, widzowie? Ale jaja. Co? Brian do mnie dzwoni zaraz. Jak coś, to o swoje auto nie musisz się martwić, bo i tak prędzej czy później to samo wybuchnie. Ej, to jest, widzowie, przypał. Na maksa przypał, co ten Halo. Podpisze. Halo, Brian? Halo, siemano, stary. Dawaj, podejść zaraz lokalizację. Otworzyłem nowy sklep, stary, z dobrym jaraniem. Zaraz podeślę ci FBI z ziomeczkami, jak jesteś. Zobaczysz sam. Sobie. Nie mam humoru trochę. No, nie chcesz paść? Rozweselę cię. A to daleko? Gdzie to jest? Nie, no blisko, przy niedaleko plaży. Tutaj, no niedaleko plaży to jest. Dobra, będę, ale na chwilę, bo jadę na chód, wiesz? Dobra, wycilujesz gitarę, spokojnie. No, na razie, wyślij. Ja pierniczę. Widzowie, co ja mam zrobić z tą sytuacją? Dawajcie mi znaka, bo to jest mocny przypał. Chłop już naprawdę zaczyna przeginać. To już nie jest tylko stalkowanie, to jest, widzowie, przestępstwo. Co, mam wycofać to z tej policji, żeby mi dał spokój? A jak wycofam, to dasz mi spokój? Okej, okay. Kto to przyjechał? Halo? O, cześć, młody. No słuchaj, odwieźliśmy auto.
auto do Oględzin. A sobie mam takie pytanie, ty nie masz egzaminu teraz? No, mam o 18, wiesz, przeniesiony. Aha, dobra, jadę, przeniesiony. Jadę do kolegów szybciutko i ten, i potem, ja ci mówiłem, że kupiłem auto? Co? No. Serio? O kurde, ale nie mówiłeś mu. Takiego gruza za $1000, ale... no, gdybyś był grzeczny, to byś miał o wiele lepszą furę. Wiem, tato, słuchaj, jak skończę go, bo chcę go osprayować, no. to przyjadę i ci pokażę, dobra? Dobra, młody. Znaczy, muszę zdać prawko, wiadomo. Stoi na właśnie, razie, no. Stoi u chłopaków na chudzie, ja nim nie jeżdżę, wiesz. Nie jeździsz nim? Na pewno. Dobra, ale młody. Trzymaj kciuki dziś o 18, proszę. Dobra, trzymam kciuki, młody. Wierzę dobra, w ciebie. To do zobaczenia. I nie przejmuj się tą sprawą, tym autem, ogarnie się to, policja się tym zajmie. No okej, okay, dobra. Jedź młody, narka. Za długo by tłumaczyć ojcu, widzowie, tą całą sprawę z tym gościem. Wtedy zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. Boże, to brzmi strasznie. Brian wysłał mi lokację. 700 metrów, widzowie, nie ma tragedii. Możemy skoczyć szybciutko, potem musimy troszeczkę omalować nasz samochód. Do 18 jeszcze dużo czasu in-game, więc na spokojnie. Zielona strefa, let's see it. Okej, okay. Pogoda się zmieniła. Co to za miejsce, widzowie? Siema. Cześć! Spadaj, weź sobie skup mi tam czegoś. Cześć, kary przyjacielu! Siema, to jest ten twój salon? Cześć, tak, wbijaj, zobacz, rozgość się, stary. Patrz, co zainwestowałem. No nieźle to wygląda, powiem ci. Zobacz, co myślisz? Właśnie. Dobre, nie? No, dobre, ma, stary. Ciasteczka, stary. Bongosiki najnowsze. Jakie chcesz okleiny robię, stary. Petarda. Napoje, stary. Petardo? To jest petardo. Jest petardo. Dzień kurde, dobry, co dzień jest? Dobry. Się proszę się rozgościć. Proszę się częstować towarem. Lecznicze takie. Lecznicze. Ziółka, do parzenia, proszę pani, czy do palenia? Nie, ja. Jakie? Dobrze, dobrze, już pani podaje. Podaj pani. Ale ten Brian to jest świr, widzowie. Dobrze. Jakiego wąsa ma, ten gość wygląda jakby... Ile on ma lat? Ciasteczka, jasne, nie ma problemu, ciasteczka też będą. Po co on w ogóle zawołał? Dobrze. Proszę bardzo, proszę panią, $200 się należy, bo dzisiaj jest po taniości, dzień otwarcia. Jakie to drogie. Przez cena. Dobra cena jest, tak jest, dla pani, good pierwsza price, pani w salonie, price. To wie. 200? Tak, 200, 200. Za dużo. Dobra, 150 dla pięknej pani. Pięknej pani. O, tak, ja panią z Life Invadera kojarzę, to ja reklamy, proszę, a proszę bardzo, tutaj na test, proszę bardzo. Za free mu dała, nie? Co o, jest, a ten to co? Testować. Pożo? Ledwo. Yo, to jest widzowie jakiś zombie mode. O, matka. I co, Harry, jak ci się podoba, przyjacielu? Jak mi się podoba? No fajnie, ale po co ty mnie tu wezwałeś, stary? Słuchaj, no chciałem ci dać taką, propozycję, powiem ci szczerze, no. Jeżeli będziesz chciał sobie pracować, no to chętnie przyjmę do pracy. Chętnie przyjmę cię do pracy, Harry, żeby ale, sobie stary, dorobić coś. Ale to tak, wiesz, to jest legalne? Nie jest... Tak, stary, to wszystko legalne. Co polecam. Ty myślisz, że ja bym sobie taki sklep nielegalnie nie, no, otworzył. W Stanach legalne, widzowie, to jest. Wszystko legalnie. Ale to co byś chciał, żebym robił? No ja się nie znam wiesz, na tym. Wiesz co, możesz w sumie... masz prawo jazdy? No właśnie dzisiaj zdaję egzamin. O kurczę, to się idealnie składa. To będziesz mógł sobie na przykład mi przewozić jakieś dostarczenie. Czy możesz na przykład tutaj sprzedawać ludziom, ja cię o wszystkim oprowadzę. Nie, sprzedawać nie, bo już mam roboty. Ale dobra, taka dorywcza... Tak, taka dorywcza praca. Co będziesz chciał zrobić, co mi będzie potrzebne, to, człowieku, to będę ci się, wiesz. Nieźle klepie chyba to twoje, bo wszyscy się jakoś dziwnie zachowują. Wszystko jest najlepsze. Kolumbijskie, kanadyjskie, jamańskie. Każdy leży, widzowie, nie? Masakra. Brian. Dam ci znać, okej? Okay? Dobra, nie ma problemu, stary, jakby co się odzywa. I chcesz coś przykopcić sobie na... Nie, jadę, dobra, na razie, dzięki. Trzymaj się, brat. Co jest, widzowie, ekran aż miga tutaj. Ja? Nie. Co? Ale o czym pani mówi? Idziecie w moim domu! Chodź, dupeczko! Chodź do mnie! Spokojnie, stąd! Chodź! Nie wierzę w nich, widzowie, dobra. Powiem tak, nie będę z Bruchildą wchodził w większą interakcję. Jadę do chłopaków na chód, bo tam czeka samochód.
ale powiem tak, jak będę miał prawko i taki wieczorny kursik moim gruzem do jakiegoś klienta, no może to jest opłacalne, może by dużo zapłacił taki Brian. Co myślicie, widzowie? Piszcie w komentarch, czy lepiej na Uberze sobie pojeździć wieczorami na przykład. Czekam na sugestie. Na razie to trzeba mieć prawko, do tego jeszcze droga daleka. Yo, yo, yo. No, dzień dobry, zobacz. To co, szlifujemy, czy co? Co? No, zobacz, tu na stole wszystko. O kurde, ile sprayów, stary. No, jakieś ordercewiacze, takie chemia do polegi. To tu będzie mudzik, tylko myślicie, że ja w tej koszulce Diora lepiej, żebym... A dobra, zrobię to w niej. Jak to jest Chrisa, to... Pewnie i tak fejur. Podjeżdżaj kolumbryną. Dobra, widzowie, co tu kurde, kolejny jakiś... W porządku? Siema. Kręcą się tu ludzie, których, moi drodzy, nie znam do końca, ale znam się na pewno na sprayowanie, przynajmniej Harry się zna. Oczywiście po wewnętrznej drodze mogę tutaj jeździć, jeszcze sobie poćwiczę w sumie przed egzaminem. No ale trzeba będzie to futo, widzowie, ogarnąć, by otworzymy sobie tutaj drzwi. Patrzcie to, open all doors. Przecież jak będziemy malować, to się opyla zamknąć. Na razie co? Wnętrze to nie będziemy ogarniać, ale ja bym coś zrobił, jakiś freestyle. Jaki kolor tu? Czarne i zielone tylko masz? No takie były. Najtańsze wziąłem, 5 dyszek. Dobra, ile za to? 5 dyszek, tak? 5 dyszek za cały taki zestawik. Widzowie, 5 dych, a w Clintonie pisaliście, że wyjdzie mi dużo więcej. Proszę bardzo. Mhm, dzięki. Dobra, ja wezmę do polerki, przejadę go trochę od dołu, tam rdzę jakieś. Dobra, to ja zamknę drzwi, no. Widzowie, close all doors, każdy się bierze do roboty. Chłopaki, bliźniaki, też mi pomożecie? Na ludzie. No, dobra, gdzie mnie zajmuje, także ci pomogę. O, mega. O Jezus Maria, Harry. Siemano. Cześć. O, cześć Harry, cześć. Siema, co tam? A, po staremu. Widziałeś mojego gruza, czy nie? No widzę. No, będzie malowany. Ty się nie śmiej, podaj mi nasz śrubsztyk, ten ze stołu. Dobra, już kasuj. Jak żomale mi pomagają, widzowie, fajny mut. Gdzie leży? No na stole, stąd. Dzięki, Kai. Łopie, polerujesz przepięknie. Masz wprawy w polerowaniu chyba. Jak se kupię swój, to też tak będę mieć. Aha. Trzymaj. A ty to kto? Co za żomal? A, nie znamy się. Co ja się... Ja się wczoraj tam jechałem na... Około tego dnia Rafael jestem ogólnie. Rafael? Siema, no, Rafael. Siemano. Fajne, egzotyczne imię. Jestem Harry. Wiesz co, no trochę mam korzenie z południa, no. Okej. Z Florydy? Nie, no aż tak to może nie. To co, mogę pomóc? Ta, no to ściereczka jest na tym, na samochodzie. Dobra, trzeba wypolerować te rdze najpierw, to znaczy to i tak jej nie spolerujemy, ale to co się da, to wiecie, no. Dobra. Kurde, no źle to wygląda generalnie, strasznie mnie jest sprodzywiały. Ej, młody. Od dołu jeszcze gorzej. Ale bym cię na to obranie, jakbyś to nie był ty. Dzięki za szczerość, widzowie. Okradłbym mnie, gdybym to nie był. Nawet zegarek się pożyczyłem, człowieku, sikora, nie? O, czekaj. O, no faktycznie. Co to za ziomki tam siedzą? Czy przyszli sobie pograć, czy co? Co jest? Idź tam, zrób porządek, chłopie. Jacob musi dbać, żeby tu nikt, moi drodzy, kto nie jest autoryzowany, to żeby nie wchodził, nie? Ej, fajnie, kurde. Dobra. Chłopaki, ja myślę, że można spróbować. Dajcie mi. Kładziemy? Maskę spróbuję, co? Ta Dawaj. Maska wygląda najlepiej. Próbuj. Kto to? Dawaj. Ale idzie tupeczka, dobra, dajcie mi chwilkę. Co jest, widzowie, jak się rzucili na nią? A co ona tu robi? A to pewnie jakaś mieszkanka. Cztery chłopak. Co? Niech działa. Dobra, kładziemy tu coś? Ta, czekaj, maskę najpierw. Dobra, próbuj, widzowie. Tak. Spróbujemy odgruzić ten samochód. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Ej! Jo. Co myślicie? Ej, stary, co mam pizdę twoje z Katson, co myślisz? Żałuję. Wywaliłem, znaczy, tym olejem. Slime. No nieźle. No taki slimik, czekajcie, jakby zrobić troszeczkę... Nie wiem, może w innym stylu? Ja no tą rdzę ładnie zakrywa, co by nie mówić, no, fajnie to jest. Wygląda, fajnie. No ta, no bo to gruba warstwa sprayu jest, nie? O! Wypierz dywaniki. Ej! Coraz lepiej to wygląda. Śmiesznie, powiem wam. No, coraz lepiej. Myślicie, że lepiej? Nie no, ten samochód to będzie najbardziej rzucający się samochód w mieście. Widzę, jeszcze mam takie. Mogę spróbować na przykład dach zrobić inaczej. Yo, hej, nie wiem, kurde. No taka taki trochę sraka taka trochę się robi. Momencik, no, spróbuj. Czekaj, ja bym na przykład... Tylko to, że jak zrobisz pół na pół, no to wiesz, jak to będzie wyglądało. Nie, no pół na pół nie, no zobaczcie, no to powiem tak. Z każdej strony inaczej to wygląda w ogóle. Kurde, tym sprayem chyba nic lepszego nie wykombinuje. A mamy jakiś inny kolor? Nie mamy. Nie mamy. Nie, no czarny mamy w sumie, no. No tak, czarny mamy. Wiecie co, chłopaki? Chyba trzeba opędzlować ten samochód na czarno. Co myślicie? Wiesz, że musimy to najpierw zeszyć, to robiłeś, nie? Nie, no, no to ja kolejną warstwę namaluję po prostu na tym. Okay. Co myślicie? Chyba lepiej by to wyglądało. Widzowie, na razie to chyba nic z tego nie będzie. Trzeba przemalować ten samochód po prostu na czarno, bo mamy czarne spraye.
Widzowie, kolejne pół godziny za mną. Kurde, teraz te rdze widać bardzo. No. Ale nie wygląda źle. Tak, kurde, powiem wam, że ja jeszcze się nim pobawię. I troszkę sobie... Gdyby coś z tą rdzą zrobić, to by było. Tak, ja coś tu rozkminię. Najwyżej zapytam w Clintonie, ale wygląda już lepiej na pewno niż z tym szarym lakierem. Kurde, no nie wiem, chłopaki, ciężko będzie. Na razie to chciałem tylko oznajmić, że za 3 godziny zdaję egzamin teoretyczny i praktyczny. Trzymajcie kciuki. Dziękuję. Dobra, dobra. Ale karton chyba trzeba jakiś szampan, nie? Przygotujcie, zamroźcie, ale nie wiem, czy wypijemy dzisiaj. To zrobimy imprezę. O, impreza, widzowie, jakby się udało, to jest świetny pomysł. Teraz już tak dobra. Chyba nie szpeci, to niech stoi tutaj, co? A, może być. Dobra, chłopaki, ja się zawijam, dzięki wielkie za pomoc. Powodzenia. No tak cię jesteśmy, dobra? Jasne. Życzę powodzenia, trzymajcie kciuki. Chwila rozrywki z ziomalami na chudzie, ale teraz czas się zawinąć. A to kto jedzie? To przyjechał. Samochodem Katsona ktoś przyjechał. Nie wiem, komu on go pożyczył. Nieważne, w każdym razie... kolejna osoba. W każdym razie szybciutko śmigam do pracy, bo jestem już w kontakcie, czy ten... Creep coś mi pisał jeszcze. Czekajcie. Nie, pisał, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. Straszne to jest. Dużo siana do zgarnięcia jest z tej pracy, jakby co to pisz, napisał Brian. No, zastanowię się nad tą opcją. Okej, proszę państwa, szybciorem tutaj sobie zajedziemy. Ja muszę tylko powiedzieć szybko, że mam egzamin, żeby wiedział szefuncio, nie? Dzień dobry, cześć. Cześć. O, przepraszam, telefon jeszcze. Ewa Scott? Co jest? Halo? Cześć, Harry. Widziałam twojego SMS-a i szczerze zaciekawiłeś mnie tym. Okej, pani Ewo, tylko że w pracy jestem, a za 3 godziny mam egzamin na prawo jazdy. A miałbyś jakąś taką chwileczkę, żeby się spotkać? Urwałabym się wtedy z pracy. Powiem szczerze, że chyba nie, chyba że pani do mnie przyjedzie tu do pracy. No mogę. No dobra, no to wyślę adres i zapraszam. Ja mam tylko jednego klienta, dzisiaj muszę dokończyć, więc za godzinkę będę wolny. Dobrze, jasne, poczekam. Dobra, super, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Ewa się zaciekawiła SMS-em. O kurde, no to będzie rozmowa, widzowie, kolejna. Cześć, przepraszam, szefunciu, ja mam tak, dzisiaj jednego klienta z tego co wiem. Wow! Siemasz, Harry. O, witam szefa drugiego. Jezus, się wystraszyłem. No, szefa również. Ja mam, panowie, dzisiaj egzamin na prawo jazdy, teorię i praktykę i za pytanie... Dzień dobry! Ja dokończysz, nie? Dzień dobry, tak, dokończymy. Właśnie pytanie, czy będę mógł wyjść po tym jednym kliencie? Za ile masz tą... 3 godziny. Nie wolisz teraz na spokojnie? Nie, no to godzinka i po sprawie, nie? Więc spokojnie. Dobra, jak chcecie, cię podwiozę. Nie trzeba, nie, szefie, ale... bo mam motocykl, dziękuję wam bardzo. Jesteście turbowili. Sanchezik, może sobie szef zobaczyć. Dobra, widzowie, szybko się przebieram i lecimy. Dobra, my pracujemy nad tym rękawem, prawda? Już jedna część była robiona, dobrze. Ile dałeś? Kolegi, pożyczony. A ty masz w ogóle prawko na to? Nie mam, właśnie nie mam na nic prawka. A to też jest... A, nie, na to mam, tylko... Masz? Kolega mi załatwiał taki, nie wiem, pan. A, rozumiem. Kartę rowerową. Aha. Dobra, co my tu mamy? Ja sobie zdezynfekuję ramię. Porząsiu. No i co, mam w godzinkę powinniśmy się wyrobić. Jak tam ból? Odczuwałeś coś po wczorajszym, czy nie, wszystko? Nie, dobrze jest. No to super. A jeszcze mi powiedz, smarowałeś tą maścią, którą ci poleciliśmy? Już smarowałem. No dobra, widać, nie ma jakiegoś wielkiego obrzęku, więc powinniśmy dokończyć. Dobrze, to co, mogę zaczynać, szefunciowie, moi drodzy? Nie ma problemu. No i co, mój drogi? No chyba mamy to. Ładnie to wygląda. Widzimy, patrz, jaki rękaw. Podoba mi się. Podoba ci się? No bardzo, szefowie. Okej, jest czy nie? No jest chyba dobrze. Ale niech mi szef przypomni imię, bo zapomniałem. Mason jest. Mason, ale masz szef kozackie tatuaże. A, dziękuję. Też bym takie chciał mieć. A szefuncio tu nie ma, czemu nie ma? Ja pod koszulką. Dobrze, to proszę się ubrać, w takim razie będzie $360 według tego, co mam zapisane w... Połowie dać temu? Nie, tutaj obok, proszę. To co, szefuncio, mogę się przebierać? Co? Mogę się przebierać już? Tak, przebieraj. Dobra. Proszę. Szybciutko lecimy, widzowie, bo zostają mi 2 godziny. Dzisiaj dripiarsko, nie? Wszystkie, kurde, ciuchy Chrisa. Zobaczcie na następny, nie? Następnym razem. Kiedy? Super. Dobrze, zapraszam ponownie. O, chyba czeka już na mnie osoba, z którą miałem się zobaczyć, tak mi się wydaje. To co, dzisiaj taki okrojony dzionek, nie? To szybciutko... Tak, to masz tutaj, $35, super. Dziękuję. To co? Jutro mam przyjść? Tak, myślę, że tak. Miłego. Powodzenia. Dobra, dziękuję. Do zobaczenia. W sumie nie dziękuj na razie. Okej. Dobra, czyli jutro muszę przyjść do roboty. Okej. Pochwal się, jak ci pójdzie. Dobra. Dzień dobry.
Cześć, Harry. Panie co, mam 2 godzinki, bo dzisiaj zdaję egzamin na prawo jazdy. O, no to będziesz musiał mi powiedzieć, jak pójdzie, ale zabiorę cię do takiej kawiarni na szybką herbatkę, kawkę, co tam wolisz, dobra? Dobra, wyrobimy się, tak? Wyrobimy się, na spokojnie. Dobra. Jak, a co takiego intrygującego było w tej wiadomości mojej? No wiesz, bo zaczęła mnie zastanawiać taka jedna rzecz w zasadzie. Jak mi napisałeś, że twój ojciec jest w więzieniu, to już zaczęłam się tak zastanawiać nad tym tak bardziej. Okej, ale czemu? Ale to może zaraz powiem, jak już sobie siądziemy, bo mam jeszcze w sumie jeden taki mały szczególik. Chodź, tutaj jest w sumie obok. Knajpka? No, wiesz. Ja bym coś przekąsił w sumie. Jakiś burgera. No to będziesz mógł zamówić, co będziesz chciał, zapłacę. Nie, no to ja sobie zapłacę. No na spokojnie, no. Powiedziałam, że stawiam, to stawiam. No w sumie, jak się ma taki salon w centrum miasta, no to... Czasem można burgera kupić komuś. No widzisz, dobra. Będę musiała cię o coś dopytać, ale jeszcze zobaczymy, czy na pewno moja teoria się sprawdzi. Okej. Okay. Tak o, w sumie tu możemy tu usiąść. Cześć jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham państwa zamówienia. Burgerki macie jakieś? Tak, mamy. To poprosiłbym i kolę. Dobra. A pani? Nie, dla mnie kawka. Już. Kawka. Odnotuję. No to powiem jej co. Uno momento, zaraz będzie. Dobrze. No, no i co by chciała pani wiedzieć? A więc ogólnie nie wiem, czy ta teoria się na pewno sprawdzi, ale jak pisałeś, że twój ojciec jest w więzieniu, to nagle mi się skojarzyła totalnie taka osoba, którą znam i o której ci wspominałam. No. I tak się zastanawiam, jesteś w bardzo podobnym wieku jak jego syn, więc teraz łączę kropki. Jak jesteś w rodzinie zastępczej, to mi się wydaje, że to naprawdę będziesz ty. Okej. Ja, że kto? Syn mojego znajomego. I teraz tak się zastanawiam, jeżeli to ty, to dlaczego nie byłeś na jego urodzinach? Jakich urodzinach? Wtedy, kiedy został zabrany do więzienia. Nie wiem, czy rodzice ci o tym mówili konkretnie. Nie. A to jak to wyglądało? Urządził jakby 40 swoją, no i wtedy jakby policja przyjechała i jakby zgarnęli go po waszemu, tak, za jego różne przewinienia. A co on robił takiego? Kim on był? To jakiś kryminalista w takim razie? Nie, że kryminalista, usiądź, spokojnie. Nie, że kryminalista, po prostu miał swoje zatargi i nie do końca się chyba dobrze ogarnął w tym świecie. Okej. Okay. Ale był też dobrym człowiekiem. Burgerki? Naprawdę. Dla pana? Nie brzmi to zbyt dobrze. Tak, no ale słuchaj, burgerki. Jeżeli to naprawdę jest mój ojciec, to też robił dobre rzeczy, na przykład wyciągnął własnego brata z więzienia i dał mu dom ogólnie inne takie rzeczy, więc to nie jest taki zły człowiek. No nie wiem, nie kupuję tego, że to nie jest zły człowiek. To raczej musi być zły człowiek, skoro siedzi w więzieniu. A gdzie on siedzi w więzieniu? Nie do końca wiem i wolę ci nie mówić, jeżeli nie ustalę konkretnych faktów. A pewnie siedzi w jakimś ozaostrzonym rygorze, dlatego pani nie chce mówić, tak? Jest taka możliwość, No to jak nie kryminalista, no na maksa jakiś kurde odklejus. Powinniśmy się spotkać jeszcze z Antonem i Richardem Clintonem. Wtedy, kurde, doprowadziłabym na pewno do setna tego wszystkiego, bo naprawdę jestem ciekawa bardzo tego i mam nadzieję, że się tego dowiem, czy to na pewno jesteś ty. No dobra, no to ja się mogę spotkać, tylko no, muszę zdać prawko. Najpierw nie mogę przez najbliższe 2 dni, mam mecz, mam sprawdzian jutro z matmy, tak bym za 4 dni mógł. Dobrze, umówię wam na spokojnie spotkanie i dam ci znać, dobra? No dobra, a jeszcze pytanko mam. Bo rodzice mówili, że on jakiś biznesmen z niego był duży, to co za biznes miał? No... Prał pieniądze? Nie, wiesz, no. Kiedyś miał różne firmy, a największą jego firmą, no to jest Clinton Detailing przecież. No i... Jak to? Wiesz, no, to była jego firma. Potem oddał zwierzchnictwo chłopakom, a mnie jakby dopisali do firmy, co nie? Czyli mój ojciec założył to całe Clinton Detailing i poszedł siedzieć? To co on nabroił? Zabił kogoś? Nie. Szczerze tego nie wiem, ale miał po prostu swoje bne interesy, no. No to niezły z niego, kurde, pacan. Ale dobra, jeżeli to jest prawda, to będę musiała się o tym 100% dowiedzieć. Wtedy to już będę... Wszystko wtedy połączę w kropki całościowo, naprawdę. Bo po tym, jak ty mi to napisałeś, to od razu wiedziałam, że skądś cię kojarzę. Ja pierniczę. Jest to skomplikowane dla mnie i... Co to zmieni? Ja nie potrzebuję tego człowieka w moim życiu, więc po co się starać w ogóle umawiać jakieś spotkania? No, nie interesuje mnie to za bardzo. Wiem i nie wydaje mi się, że przynajmniej
na ten czas jeszcze go spotka, ale przynajmniej byś poznał swoją prawdziwą rodzinę. No dobra, no to ma sens. Okej, okay. Jeśli ma pani takie intencje, to ja w to wchodzę. Czyli pasuje ci ten pomysł, tak? Tak. No to dobrze. Czyli tam umówię spotkanie z Richardem i Antonem i dam ci znać. Dobrze, to niech pani do mnie dzwoni lub pisze, to tam w zależności co wygodniej, a ja postaram się dostosować. Dobrze, wszystko będzie okej, okay, mam nadzieję, że dowiodę tej swojej teorii. No dobrze, no jak pani się lubi w takie detektywistyczne rzeczy bawić, spoko, dla mnie git. No to skoro dla ciebie git, to mi też to pasuje. No to git. To jest generalnie gitowo. Wie pani co? Szkoda się nakręcać, bo tam jest zakaz jazdu. Ja tam stoję sobie motorkiem, ja sobie podskoczę. Dobrze? Bo mam dobrze, na spokojnie. A ja pójdę zapłacić po prostu. Dobra, to dziękuję za tego burgerka. No. Nie ma sprawy. To będę dawał znać, jak się czegoś dowiem. Dobrze. To znaczy, zdania ja egzaminu niczego. Życzę. O, przyda się. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Widzowie, kamera mi na chwilę padła, ale jest to bardzo ciekawe, co Ewa powiedziała i coś czuję, że Harry pozna prawdę już niedługo. Wszystko na to wskazuje. A teraz kamera mi się ładuje, zanim dojadę do miejsca egzaminu. Zdąży się naładować. I proszę państwa, czas. O kurde, prawie mnie samochód potrącił. Jak jeździsz, pacanie głupi? Co? Czas, proszę państwa, wejść w życie dorosłe. Ku dorosłości. Młody, zaczekaj. Tak? Wychodząc z salonu zauważyłem, że ktoś przeszedł i przebił ci opony. Nie zdążyłem niestety zauważyć. Co? Dokładnego, no. Cholera. Nie wyglądało to w każdym bądź razie dobrze. Wszystko w porządku. Motocykl mi zaznaczył, tak. To teraz nie mam jak wrócić. Kurde, mam egzamin za godzinę. Po 200? To mam dwóch chętnych, to. Jasne, kto może? Ja w sumie mogę. Dobra, to ja się zajmę salonem. Dobra. A weźmie pan, przeparkuje ten motocykl gdzieś na bok, żeby mieć go na oku? Dobra, zajmę się nim. Chodź, młody. No, gdzie masz ten egzamin? W centrum, proszę pana, ale fura. No, widzisz, na wakacjach troszkę się dorobiłem. Na wakacjach? Myślałem, że to przez salony. No, byłem na wakacjach, tam troszkę czasu to. Dobra, widzę, że wziął pan sobie do serca to, co powiedziałem, dobra. Podoba mi się to. No widzisz. Młody, musisz zdążyć na egzamin, kurczę, ja się nie będę hamował. Widzowie moi drodzy, podjechaliśmy. No jesteśmy. Pod egzamin. Jeszcze zajechaliśmy do domu, żebym się przebrał, okej. Okay. Niech pan trzyma kciuki za mnie, dziękuję. Powodzenia, młody. Widzowie. Jakby co, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne. Widzowie, patrzcie, jak wyglądam. Ej, elegancko. Ale elegancko wyglądasz. No ładnie, czy nie? No ładnie. No. Kurde, ale się stresuję trochę. Jak nie znam teorii, to nie wierzę na praktykę, wiesz o tym? Ja wierzę ciebie. Wiem, że ci się uda. No to... Trzymaj kciuki. Trzymaj. Poczekasz tutaj na mnie? Poczekam. Dobra, przewiozę cię jako pierwszym, jak się uda. Okej. Okay. Niech pan mi da spokój teraz, bo będzie naprawdę... Dobra. Chodź do środka. Co za młodzież, żal mi was. Co tam gada, widzowie? Ja się muszę teraz skupić. Egzamin będzie robiony, idzie jakiś ziomek. Nie wiem, kto to nawet, bo ja nie przodem. Dziękuję. O, oni też na egzamin. Przecież wszyscy na egzamin? Przebrałeś się, młody. No. Nice. Dobra, ja już tam, chodźcie, bo się zaraz zaczyna. Dobra, widzowie. Teoria. Czas dać teorię. Rozwalić system. Dzień dobry. Witam państwa. Dzisiaj kolejny egzamin państwowy. Tak jest. W kategorii B. Proszę więcej, co jest? Czy wszyscy państwo uścili opłatę? Tak. Pan tak, a pan nie za młody? Dobrze, nieważne. Wpłacił to wpłacił. No właśnie. Dobrze, można zaczynać? Tak. Tak. Zacząć pisać. Okej. Okay. Ale widzowie. Powoli, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Dobra, proszę państwa, wy to znacie. Ja to muszę po prostu dobrze przeklikać. Trzymajcie za mnie kciuki. Szybsze zmiany, tak. Dobra. Znak obowiązkowy, tak. Czy masz prawo zaparkować w ten sposób? Niebo, czerwona linia. Czy jest o obecności przejścia dla pieszych? Tak. Co to jest ASR? Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania, okej. Okay. Jak długo przed rozpoczęciem resuscytacji powinien sprawdzać, czy ta osoba, nieprzytomna oddycha? 10 sekund. To już się nie wysypie, widzowie. Kręgosłup szyjny. Pyk. Ostatnie pytanie. Jak zmienia się droga hamowania ze zmianą prędkości pojazdu? Zwiększa się ze wzrostem prędkości. Uwaga, prześlij. Okej. Okay. 46 punktów na 50, maksymalna liczba. Do uzyskania wyniku pozytywnego należy otrzymać co najmniej 46 punktów. Oh my god, ale fart. Na styk. Jest. Czas przeznaczony na odpowiedź właśnie upłynął. Tak jest. Ja mam... Fartuchy. Yes. Proszę pana, ja mam od razu egzamin praktyczny, to mogę iść? Zapraszam. Proszę tutaj, z panem. O!
Cześć. Dzień dobry. Gratulujemy. Przepraszam, ja zdałem? Nie. Zapraszam. Nie zdał. Tamten nie zdał znowu. Jessie. I jak zdałeś? Zdałem teorię, idę na praktykę. O kurde. No. Gratuluję. Dzięki, dobrze idzie, trzymaj kciuki dalej. Proszę trzymać skupienie. Dobrze, widzowie, mam jakiegoś egzaminatora. I tak, chciałem załatwić kierownicę, niestety nie załatwiłem, ale moi drodzy państwo, pojadę na pierwszej osobie. No niestety, będziemy tego sprawdzać co jakiś czas, czy dobrze zaparkowaliśmy. Proszę wylosować numer pojazdu. Dobrze. Tak jest. Dwa. Numer dwa. No proszę, są. Jaki egzaminator, widzowie. Obserwujemy. Proszę wziąć do pojazdu, przygotować pojazd do jazdy. Tak, zagłówek jest, wszystko jest ustawione. Gotowy. Dobrze. Proszę wycofać w prawo. Jedziemy, widzowie. Na pierwszej osobie to będzie Saigon. Proszę skręcić w prawo. Niestety, panie egzaminatorze, nie mogę, ponieważ pojadę pod prąd. Dobrze, proszę skręcić w lewo. Ale mnie chciał od razu na minę wrzucić. Co za gość, widzieliście? Jaki typ. Prosto? Proszę skręcić w lewo. Okej. Dobrze, jeszcze... Ten, nazywam się Jonathan Wilson, jestem egzaminatorem, rozpoczynamy właśnie egzamin państwowy prawa jazdy, na następnym skrzyżowaniu proszę w lewo skręcić. Dobrze, okay, zielone mamy, jedziemy, następnym w lewo, daję kierunkowskaz, nie mam lusterek, widzowie, przypał, czy się coś zbugowało. Sygnalizator chyba uszkodzony, to w tym przypadku patrzymy po znakach, to jest droga z pierwszeństwem. To nie wiem, czy jechać? Proszę jechać. W lewo daję, jest zielone. Prosto? Prosto. Masakra, widzowie, jakby w ogóle nie było samochodów na mieście, nie? Tak się czuję trochę dziwnie. Teraz stoję, to możemy zmienić kamerę na chwilę. Jadą za nami, kurde. Jest stresik. Na następnym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Dobrze. Jedziemy, widzowie. Następnym w lewo, tak. No to tutaj jest w lewo. Taki mały ruch dzisiaj, kurczę. Wyjątkowo. Niektórzy nie mają tyle szczęścia jak pan. Okej, okay, jedziemy, widzowie. Zielone. Proszę jechać prosto. Dobrze. Jesteśmy 40 mil. A tutaj? Proszę w prawo skręcić, tak jak znaki. Tak. Przejazd. W prawo proszę skręcić. Okej. Okay. Na następnym skrzyżowaniu zawrócimy. Okej. Okay. Zawrócimy, widzowie, to się muszę tu ustawić. I po prostu sobie przejechać tam na drugą stronę. O, kurde, jakieś samochody się pojawiły. Ale w ogóle mgła. Trzymaj się. O kurde. O, jest zielone. Czekaj, czekaj, żebym ja tu błędu nie popełnił. Tu jest mój pas, tak? Dobra. Tutaj się muszę też zatrzymać. O kurde, nie wiem, czy nie popełniłem błędu teraz. Błędne zatrzymanie. Błąd? Tak. Czemu się pan zatrzymał na przejeździe kolejowym? Bo myślałem, że to są moje światła, przepraszam. Jeszcze błąd? Kurde, widzowie. Ile mogę błędów popełnić? Na następnym popełnić? Skrzyżowaniu w lewo proszę skręcić. Ile błędów mogę popełnić? Dwa kategoryczne lub trzy małe. To był kategoryczny? Tak. Kurde, widzowie, no to ładnie. Nie znam tego prawka. Jeszcze nawet nie parkowaliśmy. Rozglądam się prawo, lewo. Prosto proszę jechać. Bez kitu, jaki to byłby experience na kierownicy, nie? Dowalony. No dobra, przydałoby się już mieć to prawko, naprawdę. By nam tyle rzeczy, proszę państwa, odblokowało, ale nie myśl, kaluch, o tym. Skup się, chłopie, żeby to zrobić. Ale że nic nie mówi, więc spoko. Zielona strefa. Proszę skręcić w lewo. Dobrze. Tu jest ośrodek już, widzowie. Okej, okay. Tak. I proszę po lewo wjechać. Dobrze, ja wyjdę z pojazdu. Tak. Tak. Przed panem aktualnie czeka pana łuk, lalom oraz dwa parkowania. Zaczynam od łuku. Tak. Dobra, widzowie, łuk jest bardzo prosty. Wystarczy zrobić tak, nie strącając pachołków. I trzeba cofać teraz. Cholera. Jak dotknę pachołek, to mam kategoryczny błąd już. Patrzę, widzowie, tak na boku, ale chyba mi idzie to. Nie widzę, żebym zahaczył. Błąd, błąd, błąd. Jak to? Proszę powtórzyć. Nie można zatrzymać pojazdu. Aha. Cholera. Dobra, widzowie, zatrzymałem pojazd faktycznie jeszcze raz. Jeszcze raz, powoli. Kamera mi padła, wybaczcie. Dobrze, zrób to, Kaluch, dobrze, cyk. Ale spinę mam. Teraz muszę cofać i się nie zatrzymywać.
Sporo miejsca. Sporo miejsca, Kaluch, spokojnie. Okej. Uff, dobrze? Dobrze. Teraz zapraszam pana zaparkować tyłem między tymi dwoma pojazdami. Cofamy. Cyk. Cyk. Nie będę widział tyłu, czekajcie, na lusterko mniej więcej. Jakie to jest ciężkie, ja pierdzielę. Dobra, zostawiam tak. Jest okej, okay, widzowie, patrzcie. No. Mogło być lepiej, prościej, ale jest pan w liniach. Proszę wyjechać z tego terenu teraz. Tak. Proszę skręcić w lewo, prosto. Tak. Proszę skręcić w prawo. W prawo, Za ciężarówką proszę zaparkować. Ja pierniczę. Tańczy w liniach jestem. Jestem, uff! Dobrze, proszę teraz wycofać. Tak. Proszę skręcić w prawo. Dobrze. Okej, przebiegł mi jakiś ziomek, pyk, kieruneczek i w prawo. Proszę skręcić w prawo. Tutaj również w prawo. Dobrze. Nie jest źle, widzowie. Tak mi się wydaje. Ale jest spina na maksa. Faktycznie mod by się przydał na lusterka. Nie mogliśmy znaleźć, widzowie, żadnego, który by działał dobrze, więc... Dlatego jest jak jest. Światła są włączone, są. Pojechał chłop w prawo. No, trwa już to, widzowie, sporo godziny. Proszę zająć lewy pas i proszę skręcić w lewo. W lewo i parkujemy przodem. Przodem? Po lewej stronie, na środku. Mam prawo do korekty, widzowie, więc na spokojnie. Żeby nie dupnąć. Dobra. Czy chce pan jeszcze raz poprawić? O kurde, widzowie, jestem troszeczkę źle. No teraz to już nie ma szans. Nie. Dobrze. Najechałem na linię. Proszę wyłączyć silnik, udać się do poczekalni. Zaraz przyjdę z wynikiem. Dobrze. Ja pierniczę. No to ostatnie parkowanie lipne. Jeśli to zaliczył do błędu karygodnego, no to dupa. Jesteś? Jak? Jeszcze nie wiem. Czekam, ma przyjść zaraz. A ty nie zdałeś, mordo? Nie zdałem. No, takie żyćko. No, bywa. A ty? Nie wiem, czekam na decyzję, bo to praktykę teraz zdawałem, wiesz? No tak, widzę. Kurde, obym zdał. No. Wysiedziałaś się długo, co? No, trochę. Zdążyłem pić kawę. Mogę się pouczyć trochę. A więc tak, proszę pana, miał pan jeden błąd kardynalny, który mógł się zakończyć pana śmiercią, bo gdyby jechał pociąg, mógłby pan zginąć. Wiem. Powiem panu tak. Widzowie, normalnie to by mi przerwali. Niech pan jeszcze podpracuje. O nie. Nad parkowaniem egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym. Gratulacje. Naprawdę? Tak. O Jezu, ja już jak pan mówi, że popracować, to już mówię, kurde, nie znałem. Dziękuję bardzo. Kurde. Lubimy tak działać. Dziękuję A bardzo. Więc proszę umieścić opłatę w wysokości $100 w Urzędzie Miejskim. W ciągu tygodnia powinien pan dostać prawo jazdy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję w takim razie. Życzę miłego dnia. Dziękuję. Trzymaś. No właśnie, słyszę. Nice. Gratulacje. Dzięki. Stary, też dasz radę. Dobra, ja będę się uczył. Ucz, stary. Ej, Jesse, mamy to! Wiesz, co to oznacza? Nie wiem. No, że będę teraz, wiesz, przyjeżdżał samochodem do ciebie. To raz, a dwa, że imprezka. Jezu, tak chciałem zorganizować imprezę. Pomożesz mi to zrobić? No dobra. Tylko trzeba wszystkim oznajmić, ty, co tu robi ten ziomal z błoniem? W ogóle gdzie chcesz to zorganizować? Stary, nie wiem jeszcze, pomyślałem. Pytałem o ciebie tutaj, jak tam? Zdałem, nie chciałem cię martwić telefonami. Zdałem! Jezu, serio, serio, dobrze, stary, brawo! Dziękuję. To jest to, gratuluję bardzo serdecznie. Nie chciałem cię martwić telefonami, to przyjechałem. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, Jesse, może skoczymy na chód do chłopaków i tam... Dobra. Czy nie chcesz? Nie, no ja mogę odwiedzić na tam, gdzie spędzasz większość czasu. To zabrzmiało trochę, jakbyś miała problem. Nie mam. Dobra, wiesz co? Olejmy to w takim razie i możemy jechać do mnie. Dobra. No.
Widzowie, ja wyczułem tutaj nutkę sarkazmu. Chłopakom napiszę wiadomość i na pewno jutro w szkole się dowiedzą, a na pewno dowiedzą się rodzice Harry'ego już za moment. Także, moi drodzy, mamy to. Jezu, ale było ciężko, masakrycznie ciężko zdobyć to prawko. Tydzień jeszcze, trzeba na nie czekać, trzeba sobie zrobić fotkę w ogóle, żebyście mogli popracować graficznie i stworzyć na przykład takie fikcyjne prawo jazdy dla Harry'ego, które będzie pokazywał. Ale na razie czas wrócić do domu. Ale się zdziwi ojciec. Zdziwi się, że idziesz ty i zdziwi się, że zdałem prawko. Będzie trzeba kiedyś poznać moich też rodziców. No, bardzo chętnie. Moi drodzy, Harry idzie się pochwalić. Dobra, gotowa? A wy zobaczycie reakcję rodziców, a także imprezę i wiele więcej fajnych aktywności już w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, widzowie, cieszę się, że byliście. Udało się, pierwsze koty za płoty. To jest naprawdę milestone w tym sezonie. 3 skill pointy rozdane, piszcie. O, już mi kamera zgasła, więc do zobaczenia, aparat przegrzany. Widzowie, piszcie propozycje kolejnych skill pointów, a także piszcie, czy wybrać ściągę na jutrzejszy sprawdzian od Kujona. Do następnego, elo.